Jakiś dawny czas temu zapytałem jednego z dużych polskich wydawców słuchaj, czy nie chciałbyś wydać takiej serii gier planszowych w Polsce o nazwie Tiny Epic? Wydaje mi się, że to poza granicami naszego kraju się całkiem ciekawie sprzedaje. Jest przesympatyczny człowiek, który jest szefem wydawnictwa, na pewno jakoś się dogadacie i wydaje mi się, że chyba ta gra może trafić na jakąś grupę ludzi w Polsce, której ta gra po prostu się spodoba. No, aż tak entuzjastycznie jak ja wtedy nastawionym do tej gry byłem, ten wydawca nie był, więc powiedział mi, że że no raczej niespecjalnie on widzi tę grę na rynku polskim, ale po jakimś czasie stał się pewnego rodzaju cud, ponieważ seria Tiny Epic była, właściwie podejmowane były prumy kilkukrotne wydania tej gry, no i rzeczywiście za każdym razem kończyło się to... Niespecjalnie, ale kiedy jakiś czas temu na polskim rynku Galakta wprowadziła grę pod tyłem małe epickie podziemia, nagle okazało się, że wielki boom, wielkie zainteresowanie, cała masa tych gier została sprzedanych, nakład się wyczerpał. Wydawca musiał powiedzieć: No dobra, już spokojnie, gracze, ja to będę wam dostarczał i nawet jeszcze dodatek wam dojść, skoro tak to wam się super spodobało. I za jakiś czas ten sam wydawca wydał kolejną grę. Serii Tiny Epic, która wydaje mi się, że już aż tak gigantycznym zainteresowaniem się nie spotkała, ale na tyle dużym, że może ewentualnie będziemy czekali na kolejne tytuły. Tak czy inaczej, jest to właśnie materiał o serii gier Tiny Epic, a dokładnie o pięciu grach, które wybrałem, które najbardziej z tej serii mi się podobają. A że wydawca, nie, tak jak powiedziałem, oryginalny, zresztą polski, żeby nie było też, ale oryginalny tutaj ma dużo większe możliwości wysłania mi wszystkich tutaj tych małych gierek. Jakiś dłuższy czas temu zrobił to wszystko i wysłał mi cały pakieci mogłem sobie te gry przejrzeć. No i właśnie teraz mogę wam opowiedzieć, która z tych gier, a dokładnie które pięć tych gier najbardziej mi się spodobało. Wiele razy o taki materiał prosiliście, więc bardzo proszę, macie. Chwytajcie swoje herbaty w dłoń i oglądajcie Piąta gra w tym zestawieniu otwierająca te zestawienie jest to gra, która zajmie wam, w małym pudełeczku oczywiście jest, ale zajmie wam dużo miejsca, jest to gra, która będzie mieszała wam takie elementy klasycznego, nowoczesnego worker placementu z pokerem. Dokładnie tak, jest to gra pod tytułem Tiny Epic Westerns, czyli będziemy mieli tutaj świat dzikiego zachodu, gdzie mamy oczywiście nasze piękne śliczne miple, które są wrzucone do pewnego miasteczka. Miasteczka w klimatach dzikiego zachodu, gdzie wszystko w takim okrągłym elemencie sobie rośnie stawiamy i będziemy mieli różnego rodzaju budynki, które będą dawały nam różne ciekawe możliwości. W trakcie swojej tury mamy tą taką pokerową talię, którą będziemy zagrywać do różnych miejsc, dzięki czemu będziemy w tych miejscach mogli bardziej lub mniej wykonywać różnego rodzaju akcje i całą grę będziemy napędzali zdobywając punkty, a punkty to oczywiście nasze piękne fantastyczne punkty wpływu i kto tych punktów będzie miał najwięcej na koniec gry, okaże się oczywiście najbardziej wpływową osobą w tym, że miasteczku, i proszę tutaj może będziecie szeryfem czy coś tak czy inaczej jest to gra, która ma bardzo ciekawy klimat, ma dosyć nietypową jak to zwykle w tajnych epikach konstrukcję worker placementową opartą o klasyczne karty gra się w to bardzo przyjemnie, dodatkowo mam nawet matę, już nie mam pojęcia jak ją pozyskałem, ale nawet mam matę do tej gry, która daje tej grze jeszcze większego klimatu, bardzo przyjemny tytuł, aczkolwiek jeszcze ten tytuł nie występuje w języku polskim ale tak jak mówię, wszystko jest zależne od tego jak ta seria będzie popularnościowo odbierana w Polsce no jedna gra bardzo mocno zaszarła, druga mniej, więc Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Wydaje mi się, że Western mógłby, mógłby się paru osobom spodobać, ale czy to jest na tyle dużo, żeby ją wydać, nie wiem. Na czwartym miejscu umieściłem grę, która została wydana w języku polskim, a nazwa tej gry to Małe Epickie Galaktyki. Myślę, że w ogóle cała seria Tiny epik ma to do siebie, że czasami nie spodziewamy się zobaczyć w tym pudełku gry, która nam zajmie bardzo dużo przestrzeni. I zazwyczaj jest tak, że te gry jednak zajmują bardzo dużo przestrzeni, ale Małe Epickie Galaktyki, gra, w której wcielamy się w osobę, która ma poprowadzić Imperium ku jemu świetlanej przyszłości, ta gra akurat zajmuje mało miejsca. Jest to gra, w której naszym zadaniem będzie kolonizowanie planet i dzięki tej kolonizacji i rywalizacji z innymi graczami będziemy zdobywali coraz to nowe planety. Dzięki tym planetom otrzymujemy oczywiście nowe możliwości, nowe zasoby. Jest to gra, która ma dosyć niski próg wejścia. Jest to tytuł, w który będziecie mogli zagrać z osobami zaawansowanymi i niezaawansowanymi, ponieważ tam element taki wiecie, losowy został na tyle zbalansowany, że pewne elementy mogą tak się ułożyć, że osoba, która dopiero co wchodzi w tytuł, będzie miała szansę z Osobami, które są mega, bardzo mocno już ogarnięte w tym temacie, wydaje mi się, że jest to taki dobry element, który no nie będzie powodował, że osoby, które są super mega ogarnięte w grze, będą po prostu niszczyły nobów, którzy po, po jakimś czasie mogą się w ogóle zniechęcić, niekoniecznie tylko do tej gry, ale również w ogóle do gier planszowych. Tak czy inaczej, Małe Epickie Galaktyki rzeczywiście są małe w tym formacie, ale przyjemne, ponieważ no, może nie ma tam takiego elementu, którego spodziewałbym się, ale wiecie, skażony jestem toalet Imperium, tu jakiś strzelanie, tu jakieś krążowniki, tu Cię rozwalę, tu Cię zajadę, tu Cię najadę. Nie. Tam po prostu będziemy mieli temat o kolonizacji i o zarządzaniu zasobami. Jeśli coś takiego Wam się podoba, no to małe, epickie galaktyki są dla Was i są po polsku. Na trzecim miejscu znalazła się gra, która mam nadzieję zapo zapoczątkowała pewnego rodzaju boom na gry serii Tiny Epic w Polsce, czyli właśnie są to, jest to gra Małe Epickie Podziemia. Możemy oczywiście do tego fakultatywnie traktować, dodatek, który do tej gry też został wydany. Małe Epickie Podziemia jest to tytuł wyjątkowo kooperacyjny, w którym w tym koopie naszym zadaniem będzie chodzić po oczywiście podziemiach, a co się robi w podziemiach to oczywiście jest wersja fantazy. będziemy tłukli różnego rodzaju stwory, a na końcu czeka nas epicki pojedynek z... Z bossem, jeśli w tak zwanym międzyczasie coś się tam nie wydarzy. Jest to gra, która będzie miała modularną planszę, dzięki czemu te nasze podziemia się będą rozwijały w trakcie rozgrywki. Nasze postaci będą tutaj się zmieniały, dostosowywały, zdobywały przedmioty, adaptowały. Jest to gra, która ma dosyć ciężko napisaną instrukcję, co było widać, kiedy ja i Kalos bawiliśmy się w ten tytuł na streamie razem z wami. Sporo osób, cała masa zabawy. I żeśmy razem tutaj wymyślali, dopowiadali sobie razem z wszystkimi widzami zasady, ponieważ tak jak powiedziałem, no, wszystkiego tego dobrze nie można było ogarnąć, ponieważ instrukcja jest, no, tak bym powiedział, jako tako napisana. Ale zabawa była przednia. Co jakiś czas, jak się widzimy z Carlosem, to sobie odświeżamy ten tytuł i po prostu sobie w niego gramy, ponieważ jest to bardzo, bardzo przyjemna rzecz. I z jednej strony, że jest to bardzo fajny, kooperacyjny tytuł, ale z drugiej strony należało mu się miejsce na tej liście, właśnie z uwagi na fakt, że stanowił takie być może nowe otwarcie w zainteresowaniu tajnymi epikami w Polsce. Na trzecim miejscu małe epi Pickie podziemia. Po polsku. Na drugim miejscu znajdują się małe epickie wyprawy, czyli gra, którą jakiś czas temu bardzo niedawno mogliście zobaczyć na streamie na kanale Game TV. Ten stream jest dostępny. Jeśli ktoś by chciał zobaczyć, bardzo proszę, zobaczcie, jak wyglądał mój pojedynek z patronami, którzy w tym momencie chyba mi tyłek nieźle złocili. Tak czy inaczej, jest to gra planszowa, która znowu będzie mieli wersję fantazy, znowu będziemy pochodzili po jakimś takim nowym królestwie grzybów, w trakcie którego teraz czasu gry. Będziemy musieli uratować to królestwo przed zalewającymi stworami. No i jest to tytuł, który ma wszelkie, absolutnie wszelkie tutaj elementy, żeby stać się grą kooperacyjną, ale grą kooperacyjną nie jest, ponieważ my w tym boju będziemy rywalizować troszkę tak jak w grze pod tytułem Wielki mur, gdzie bycie bronimy tego muru, ale kto będzie lepiej bronił tego muru, to dostanie nagrodę w postaci wygranej. A tutaj mamy bardzo podobnie, ponieważ będziemy zdobywali jakieś super fantastyczne przedmioty, będziemy zdobywali zwykłe przedmioty, będziemy tłuc te gobliny, będziemy robić wszystko, co pod koniec gry da nam określoną liczbę punktów, będziemy się uczyli czarów i w ogóle i gracz, który będzie taki najbardziej super mega bohaterski zostanie na końcu gry, kiedy podliczymy punkty zwycięzcą, a w międzyczasie tak jak mówię, popylamy sobie po królestwie, które jest skonstruowane z poszczególnych kart, mamy swoją siedzibę, te karty oczywiście będą co grę zmieniały swoją rozlokowanie, dzięki czemu troszeczkę inaczej ta gra będzie wyglądała. Bardzo przyjemnie tytuł, nie, bardzo nieprzewidywalny, jeśli chodzi o ostateczną konstrukcję, kto wygra rozgrywkę, i bardzo ślicznie wydany również w wersji polskiej. No, to wszystkie polskie już wersje poszły. To teraz co Piotruś zainstalowałeś na pierwszym miejscu? Zobaczcie. Na pierwszym miejscu znalazła się gra, którą wiecie, no tutaj też trzeba wziąć pod uwagę to, że kiedy ja zobaczę jakieś dinozaury, to ja w tym momencie od razu gra ma, nie wiem, plus 3 do oceny i bardzo mi się podoba, lub ewentualnie minus 50 do oceny, jeśli gra o dinozaurach, które bardzo lubię, nagle okaże się, że jest totalną kupą, to po prostu się wściekam totalnie. Ale Tiny Epic Dinosaurs, które nie zostały wydane w języku polskim, uznaję, że są naprawdę udanym tytułem. Dlaczego? Z jednej strony jest to gra, która nie jest jakoś specjalnie trudna... O panowanie. Jest to taki nowoczesny worker placement, w którym przyjdzie nam się wcielić. Farmera, farmera, którego zadaniem jest hodowanie dinozaurów. No i mamy oczywiście tam kilka faz, łącznie chyba 5 czy 6 w trakcie rozgrywki, w trakcie których będziemy musieli nakarmić te zwierzaki, będziemy wykonywali różne akcje, będziemy nowe dinozaury pozyskiwali, będziemy podpisywali kontrakty, czyli wszystko robili to, dzięki czemu tych dinozaurów u nas będzie więcej, za co otrzymujemy i za kontrakty otrzymujemy punkty na zakończenie rozgrywki. Oczywiście musimy uważać, ponieważ dinozaur nie najedzony, to dinozaur może nie tyle niebezpiecznie w tej grze, ale dinozaur, który ucieknie i będzie stanowił jakiś tam problem pod koniec rozgrywki. Gra daje nam taki spięty czas. Ja bardzo lubię w Worker Placementach, tudzież w innych grach, pewne określę takie ramy czasowe, że nie będę grał do nie powiem jakiej śmierci, tylko po prostu wiesz, masz tyle tur, możesz zrobić w to w tych turach tyle i musisz się oczywiście w tym wszystkim zmieścić. Po zakończonych turach, dokładnie łącznie w sześciu fazach, gra się kończy i ten gracz, który będzie miał najwięcej punktów, patrzy oczywiście na te wszystkie swoje Piękny dinozaury, które udało mu się stworzyć, i no i właśnie ten, kto mu szło, najlepiej zostaje zwycięzcą. Gra piękna, kolorowa, korespondująca, wydaje mi się, z kolorystyką wyspy dinozaurów, może też na fali popularności tamtego tytułu też została wydana, ale no właśnie, dinozaury dobrze się sprzedają, może jakoś specjalnie wielu takich tytułów w Polsce nie ma, a szkoda, a nuż widylec może jakiś trend się zaporządkuje, ale właśnie jeśli miałbym tutaj polecać jakiemukolwiek wydawcy, który chciałby kolejnego tajnie epika wprowadzić, wydaje mi się, że dinozaury może chyba nawet więcej niż western, który wam, o który wam powiedziałem na początku tego filmiku. Wydaje mi się, że dinozaury mają troszeczkę większy potencjał na to, żeby się sprawdziły na rynku polskim. A jak jest z wami? Gracie w tajne epiki? Który z tajnych epików według was jest najciekawszy, najfajniejszy? Dajcie oczywiście znać w komentarzach, jak zwykle pewnie wiele osób z waszych komentarzy skorzysta. To była moja lista. Czekam oczywiście na wasze. To tyle na dzisiaj, do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!